Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat. Jeśli chodzi o mecze, które najbardziej zapadły mi w pamięć, będąc zawodnikiem Wisły Płock, muszę zacząć od debiutu, bo wiadomo, że każdy debiut swój pamięta. Mój był w 1991 roku. Miałem wtedy 18 lat, dopiero co skończyłem grać w zespole juniorów. Pamiętam, że był to mecz wyjazdowy w dawnej drugiej lidze, czyli w odpowiedniku obecnej pierwszej ligi. Był to mecz wyjazdowy z Borutą Zgierz, zremisowany 0-0. Miło wspominam ten debiut, bo grałem jako obrońca, nie przegraliśmy, także to był pierwszy mój kontakt jakby z profesjonalną piłką. Następny mecz to był sezon 93-94. Pamiętam, jak zaczynaliśmy ten sezon, to głównym zadaniem było znowu utrzymanie się w tej dawnej drugiej lidze i wszyscy kibice, którzy przychodzili na mecz, mieścili się pod dachem. Stopniowo z każdym meczem było ich coraz więcej i takie apogeum już było pod koniec, gdzie okazało się, że walczymy o awans do Ekstraklasy i graliśmy mecz z Szombierkami Bytom. Pamiętam, bo mieszkałem 500 metrów od stadionu, wszedłem na zbiórkę półtorej godziny przed meczem i stadion był praktycznie pełny. Gdzieś potem ktoś napisał, że było 19 tysięcy ludzi. Wygraliśmy ten mecz 3-0 i awansowaliśmy do Ekstraklasy po raz pierwszy w historii. Było to niespodziewane, bo graliśmy samymi wychowankami i ten mecz na pewno musi się znaleźć w tym zestawieniu. Następny mecz, który bym wymienił, to już po awansie do Ekstraklasy, bodajże 7. albo 8. kolejka. Nie mogliśmy wygrać, mieliśmy tylko remisy albo porażki. I pamiętam mecz ze Stalą Stalowa Wola, kiedy wszedłem na 15 minut przed końcem meczu na boisko i udało mi się strzelić zwycięską bramkę 3 minuty przed końcem. Było to pierwsze zwycięstwo Petrochemii dawnej w Ekstraklasie i pierwsza moja bramka w najwyższej klasie rozgrywkowej, także bardzo mile wspominam ten okres. Następny mecz, który chciałbym wymienić, to 97 rok, mecz z Widzewem Łódź w Płocku. Widzew był wtedy hegemonem, jeśli chodzi o rozgrywki w polskiej ekstraklasie. Zdobył mistrzostwo Polski, nie przegrywając ani jednego spotkania. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś to powtórzył. Grał w Lidze Mistrzów, przyjechał tu jako 100% faworyt. Udało nam się wygrać 1-0. Udało mi się strzelić tą jedną zwycięską bramkę. I była to mega wtedy niespodzianka, pamiętam. Na pewno swój smaczek zawsze miał mecze z Legią. Jakbym miał któryś wymienić, to wymieniłbym ten z 99 roku, kiedy wygraliśmy w Płocku 3-1. Widziałem prawie wszystkie mecze Wisły, odkąd pamiętam, z latach 90. i później. Uważam, że był to jeden z 3 najlepszych meczów w historii Wisły Płock. Jeżeli miałbym mieć jeszcze jeden mecz z Legią, to 2002 rok, wygrana w Płocku 1-0, a zapamiętałem ten mecz dlatego, bo po raz pierwszy pełniłem funkcję kapitana zespołu. Kiedy już byłem po drugiej stronie, jak gdyby pełniąc funkcję asystenta, trenera i kierownika drużyny, to muszę zacząć od spotkania w 2016 roku z Zawiszą Bydgoszcz w Płocku. Wygraliśmy 5-0, w ten dzień wszystko praktycznie zagrało, mnóstwo ludzi na trybunach, decydujący mecz o awansie, o powrocie po 9 latach do Ekstraklasy, wygrana 5-0, świetna atmosfera na rynku po meczu, mega fajne wspomnienie. Nie sposób przeoczyć meczu na Łazienkowskiej, bodajże 2018 rok, wygrana 4-1, myślę, że będzie mega ciężko powtórzyć taki wynik w przyszłości. I na koniec chciałbym wspomnieć o meczu, który był przeciętny, żeby nie powiedzieć słaby, ale ja go pamiętam dlatego, bo nigdy w życiu przed meczem, ani w trakcie tak się nie denerwowałem i nigdy nie poczułem takiej ulgi po meczu. Mam tu na myśli mecz z 2019 roku z Zagłębiem Sosnowiec, zremisowany 0-0, który pozwolił nam utrzymać się w Ekstraklasie. I to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o wspomnienia z meczy, które najbardziej utkwiły mi w pamięci podczas mojego pobytu w Wiśle Płock. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat.